No i jeszcze dzisiaj 17, krótki filmik 17 lipca 2023. Krótki filmik o liściach, które też suszę. Tu są akurat liście dziewanny, które można użyć do spalania. Do spalania w waporyzatorach. Tutaj jest mniec, lepnica biała, o której to Różański pisze, że jest jadalna, a znowu zapomniałam, Dzika Kuchnia, który teraz nakręca nagminnie filmiki, twierdzi, że jest trująca, więc komu wierzyć? Nie wiadomo. Tutaj są już też ususzone liście, które dosychają, bo tak jak widzicie w tych tutaj, o, w tych jeszcze głównych częściach liścia po prostu może być niedosuszone. Proszę. Ich nie trzeba mielić. One same się kruszą. Tam jest trochę dzikiego rumianku, który też wykorzystuję. Tutaj są liście babki. Tu jest troszeczkę skrzypu, bo zebrałam. No i tutaj są od soboty, leżą sobie liście orzecha, którego w 1/3 po prostu obcięłam mu liście na zewnątrz, który już Wam pokazywałam. Na zewnątrz mojego domu, na podwórku, co rośnie. 1/3 z każdego drzewa można pozyskać. Nie robimy mu krzywdy. Nie robimy mu krzywdy. One muszą być cieniutko i już zmieniają właśnie w miarę suszenia. Będą zmieniać swój kolor. Ten już ładnie widzę podeschnął. Tak. Wydobywa się z nich zapach. Ja o substancjach czynnych nie będę się wymądrzać, bo już tylu się nawymądrza, że nie będę tu mówić, jaki zapach i jakie olejki się ulatniają z tego orzecha. Wszystkiego dobrego, uciekam już naprawdę, bo mi za chwileczkę zrobi się bardzo gorąco.